Cześć, zapraszam Was na kolejny dzień naszego pobytu w Seminiak, plaża Legion na Bali. Wczoraj Czesiek poleciał do Australii, także my teraz 3 dni jesteśmy sami z dziećmi. Będziemy się tutaj szwendać po okolicy, pewnie trochę w sali zabaw się pobawimy, także pokażę Wam salę zabaw, jak wygląda w hotelu Furama Exclusive. Także zapraszam do oglądania. Tutaj w prawym górnym rogu pojawi Wam się za chwilkę film. Link do filmu naszego pierwszego dnia, jeszcze wspólnego dnia właśnie w Seminiak w okolicach plaży Legion. Zajrzyjcie, obejrzyjcie, no i dajcie znać, jak Wam się podoba. Obudziliśmy się z rana, idziemy na śniadanie. Już mamy rzeczy przygotowane na plażę. Jest godzina nam koło 8. Słońce jeszcze nie jest bardzo dokuczliwe. Chodźcie na górę! Śniadanie jest tutaj w restauracji, więc chodzimy na górę. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda, co tutaj można dobrego zjeść. Jest tutaj bufet, także spoko, samemu się wszystko nakłada. Zobaczcie. Tutaj już basen dla dzieci już działa. Tutaj jest też właśnie restauracja, bar. I my tutaj wchodzimy, jest śniadanko. Tutaj jest jakaś taka zupa do wyboru. Makaronem z tofu sobie wybierasz, jakiś bakso, meatball. Tutaj jest ten ich taki ryż z dodatkami, my robimy sami. Całkiem dużo ludzi, dużo miejsca do siedzenia. Tutaj mamy kawę, herbatę sobie sami robimy, soki, tu jest świeży z arbuza. Tutaj są jeszcze pomarańcza, guava, iced tea i woda. Tutaj mamy pana, który robi jajka. Można sobie zażyczyć jakieś smażone czy omleta, jajecznice. Są dodatki. A tutaj mamy już takie, że można sobie nakładać. Tutaj mamy indonezyjski smażony ryż. Smażony makaron, grillowany pomidor. Tutaj mamy z kurczaka kiełbaski i warzywka gotowane. Tutaj mamy ziemniaki w ziołach po meksykańsku i jakiś kurczak po chińsku. A tu mamy gofry i naleśniki, placki. I tu mamy jeszcze boczek, bekon. Wchodzimy do środka, to mamy też mleko sojowe i krowie. Są dodatki do mleka czy do jogurtu, bo też jest jogurt, i są płatki. Idziemy dalej. To wszystko jest tutaj obok sali zabaw. Tutaj można sobie zrobić chlebek. Z tej strony są owoce. Tutaj są owoce. Mamy taki snack fruit, ale to powinno być chyba smoczy owoc. Snake powinno być, a nie snack. Tutaj mamy ananasa i melona pokrojonego. To jakieś ciastko. Tu mamy arbuzy, mandarynki, banany i papaja. Tutaj możemy sobie odgrzać chlebek tostowy. Do tego mamy dodatki. Jest masło orzechowe, masło zwykłe i dżem. Jest też chlebek, tutaj mamy słodkie bułeczki, tutaj mamy rogaliki, a tu są babeczki. Tutaj dalej mamy sosy, cytrynowy czy jakiś koktajlowy, są warzywa, pomidory, ogórki, akurat trochę mniej, ale zazwyczaj dokładają, sałata. I tu mamy kurczaka, salami, i tu jeszcze jest ser żółty, akurat już nie ma, bo to już końcówka śniadania. I tu mamy też lodówkę, gdzie jest jogurt. Tutaj jeszcze dodatkowe warzywka, owoce i jeszcze więcej owoców, i też jest taki pudding albo jakaś galaretka. My już po śniadaniu przyszliśmy na plażę. Jest około godziny 9, także słońce jeszcze tak bardzo mocno nie praży. Jest odpływ, ale nadal jest przepięknie. Jest tutaj bardzo duża przestrzeń na tej plaży i tak można się poczuć naprawdę przyjemnie.
jest sporo leżaków, około 100 rupii za dzień, czyli to jest jakieś 30 zł, 27 kosztuje wypożyczenie takiego leżaka, znaczy no całego kompletu, także całkiem spoko, jeżeli ktoś planuje spędzić cały dzień na plaży. A wygląda to tak, jest dużo piasku, bardzo przyjemny, mięciutki, taki miałki, naprawdę fajnie. Dzieciaki już tam jakieś rzekę znalazły, zaraz będą kopać. Jest trochę psów, ale zupełnie niegroźnych. Szczególnie fajnie, no pięknie. Teraz może uda mi się ich wyciągnąć do tego morza, bo to ciężko, ciężka sprawa. To jest sala zabaw właśnie taka w hotelu, nazywa się Waka Waka, za mną jest taki rekin, paszcza rekina, także wchodzimy i bawimy się. Pokażę wam, tu jest menu i ogólnie koszt, o tu jest cena, czyli 100 tysięcy właśnie z jedzeniem, a 75 tysięcy bez jedzenia. Także wchodzimy do paszczy rekina. Idę zobaczyć, bo dzieciaki już tam wskoczyły. Tutaj mamy. Wchodzimy do środka. Tutaj mamy kulki. Tutaj mamy trampolinę. Zobaczymy dalej. Tu jest jakiś tor przeszkód. Trzeba mieć skarpetki, to bardzo ważne. Inaczej trzeba płacić dodatkowo 25 tysięcy. Znaczy dają wtedy skarpetki za te 25 tysięcy, może tak. Tu jest taki też labirynt. Można sobie wejść. Tu jakiś taki morski, jakieś zjeżdżę. Drabinki, coś tam. Tu mamy taką zjeżdżalnię. Fajnie to wygląda. Tu też jakieś labirynty, trampoliny. Tutaj mamy też taki tunel. Tunel. Dzieciaki idą labiryntem. I to jest właśnie taki duży statek, na który też się wchodzi i później się zjeżdża właśnie na tych zjeżdżalniach. Kupiłam dzisiaj bilet z posiłkiem. Kosztowało to 25 tysięcy więcej. Wybraliśmy sobie makaron z sosem pomidorowym. Spory wybór tam jedzenia dla dzieci, także fajnie. Trochę gorące, ale na pewno smaczne. Zamówiłam talerz z indonezyjskich, balijskich specjałów. Także wszystkiego po trochu tutaj mam. No i ciekawe, to jest jakieś jajko. Zobaczcie, takie smażone jakby. Śmiesznie. Właśnie się zatrzymaliśmy na obiad w takim Warung Asia Thai Food. Na trochę tajskiego nam się zachciało. Także tu wam pokażę z góry, jak wygląda ta część ulicy w Seminyak. A tak wygląda nasza knajpka, do której właśnie się zatrzymaliśmy. Będziemy tutaj jeść obiadek. Na początek zamówiliśmy truskawkową herbatkę mrożoną, słodkę jak 100 tysięcy. Tutaj wam pokażę menu. Tutaj jakieś sałatki takie tajskie. Są zupy. Daj też trochę uli. Są zupy, curry różne. Całkiem dobre ceny. Później mamy też jakieś inne jedzenia. Desery. Grillowane. I menu dla dzieci. No i też tu mamy różne napoje. Soki. Herbatki mrożone albo na ciepło, jest też piwo, wino i jakieś inne. O, i świeży kokos 29. Zamówiłam sobie kokosa świeżego, 29 tysięcy rupii. To są takie wielkie słomki, też papierowe, takie ogromniaste. No i będziemy pić, a później fajnie nam to obcięli, to będzie można później sobie zjeść. Tutaj zamówiłam dla dzieci kurczaczki takie z frytkami.
a sobie zamówiłam pananga z kurczakiem i z ryżem. O! Miam! Skończyliśmy jeść, poprosiłam pana, żeby nam rozkroił. Także zobaczcie, tu mamy w środku, to już jest taki kokos bardziej dojrzały, także dużo więcej jest tego miąższu. Tu już wyjedliśmy, drugiego już nie damy rady. Deserek idealny. Także zjedliśmy, idziemy. Czas na jakieś rysowanie, malowanie, zadania. Dzieci tutaj mają sporo książeczek, im wzięłam. Także pokażę wam, co robimy w wolnych chwilach. No, tutaj mamy na przykład taką książeczkę dla dziewczynki, kreatywnej dziewczynki, tak, od 4 lat. Tutaj Ulunia z Czesiem pomalowali królika, tak? Co wam wyszło? Królik. Tutaj mamy też inne różne zadania. Ula właśnie sobie tutaj pisze literki. Pokaż, jak ładnie piszesz literkę. Co to za literka, Ula? S. Tak. S. Pięknie. Mamy też tutaj zadania takie i łamigłówki, zadania łamigłówki. Tu z Czesiem rozwiązujemy. Tak, Czesio, jak nam idzie? Super, tylko to jest trudne. Tak, to było dosyć trudne. Parzyste, nieparzyste, to było dosyć trudne, ale reszta nam poszła całkiem fajnie. I im dalej idziemy, tym jakie są zadania? Trudne. Trudne, coraz trudniejsze, tak. Pokażę wam, jakie są. No, pokaż. Na samym końcu. Na samym końcu? Oj, na samym końcu to chyba już bardzo trudne, co? A patrzcie tu. O! Mam grę. Mhm. Aha, tutaj są rozwiązania, ale rozwiązań nie oglądamy, bo sami chcemy dojść do rozwiązań, tak? Dobra, co jeszcze? Jeszcze druga. I jeszcze druga, okej. Okay. Co tu jeszcze? A ty co robisz teraz? Pokaż, Ula. Tu mamy jeszcze też ćwiczenia 4-latka, tak? I Czesio, kolorujesz sobie domki. A, i piszesz, tak? Co tu napisaliście? Ula i Czesio. Ula i Czesio, pięknie, super. A ja, korzystając z chwili spokoju, zrobiłam pyszny koktajl z ananasa, pitai, czyli smoczy owoc, i arbuza. Do tego woda kokosowa, wyszło przepyszne. O, tutaj wyszedł nasz koktajl. Tak, dobry, Czesio? Dobry. Mhm. Tak wygląda, jest naprawdę pyszny. Tutaj mam właśnie arbuza. Trochę dodałam wody kokosowej, żeby było trochę wodne i takie jeszcze smakowite bardziej. No i tutaj w lodówce mamy ananasa. Tu jest z tyłu minibar, który już był włożony, z którego nie korzystamy. A nasze to jest właśnie ananas. Tu jest pitaja, smoczy owoc. Mamy też papaję. Mamy też mleko dla dzieciaków, ketchup z Polski zabieramy. Zawsze zabieramy swój ketchup, bo niestety, ale te ketchupy, które są za granicą, są bardzo słabe. A ten jest ekstra, ma 266 gram pomidorów i nie ma cukru, także zawsze zabieramy też swój ketchup. No i tyle. I idealny przepis na koktajl. Co? Mamy na śniadaniu cukier. Cukier mamy na śniadaniu? No ekstra. Co tu masz, Czesio? Witaminki dla mnie zrobione. Tak, tu jeszcze zrobiliśmy witaminki. To dla dorosłych. Tak, tu mamy elektrolity dla dzieci, tu mamy multivitaminę. I jeszcze mamy jedną multivitaminę. Zawsze zabieramy ze sobą tego typu rzeczy, żeby w razie czego się trochę wzmocnić. I tak śmiesznie jest, że te witaminy, jak jesteśmy w Azji i jest bardzo wysoka wilgotność powietrza, to zdarzyło nam się, że po prostu te witaminy jakby wybuchły w środku, czyli ta wilgoć weszła w te tabletki i one zaczęły po prostu już musować w środku i nam wybuchły gdzieś w bagażu. To było bardzo śmieszne.
trochę nam zabrudziły, ale nie jakoś mocno, tylko no szkoda, bo nam jakby straciliśmy te tabletki. No ale tutaj też niby jest wysoka wilgotność i do tej pory jeszcze nam nie zrobiły się w pudełku. Idziemy na salę zabaw, jak codziennie. Później pewnie trochę plaży, może trochę basenu. Tutaj już wszystko działa. Także zabawa jest, dzieciaki jakieś skaczą. A my idziemy poskakać na sali zabaw. Dzieciom bardzo się podoba. Więc idziemy. Dzisiaj też mamy wejściowy bilet z jedzeniem w cenie. Ula sobie zażyczyła dzisiaj smażony makaron, a Czesio spaghetti. Tak właśnie nam mijały te dni, kiedy Cześka nie było. Dzięki za oglądanie odcinka. Czesiak już wraca za chwilkę. Także zajrzyjcie na nasz kolejny odcinek, gdzie pokażemy Wam nasz ostatni dzień na plaży Seminiak, plaża Legion na Bali. Pokażemy Wam, co tam robiliśmy, także zapraszam do oglądania. Jeżeli Wam się podobał ten odcinek, to miło będzie, jeżeli zasubskrybujecie nasz kanał oraz dacie łapkę w górę. Cześć!